Kolejny materiał, jaki dla Was wybrałem. Dość ciekawy, myślę. Omówimy sobie teraz Mercedesa Cela. Samochód świeży, bo z 2017 roku, ale już ma przejechane 220 tysięcy km. Jednostka benzynowa 1,6, generująca moc 156 koni. Auto jest wycenione na kwotę 79 tysięcy km. <laughs> no i co tutaj mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu oczywiście sprzedawca podał nam całe wyposażenie, jest to przejęcie leasingu, więc auto jest jeszcze, trzeba go spłacić. Napisał, że oczywiście samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, auto z przebiegiem 220 tys. km. Oczywiście stan jest wzorowy, że zainteresowanym osobom podeślę pełną specyfikację. Tu jest oczywiście, jakie są odstępne i tak dalej, ile zostało rad, jaki jest wykup. No i że na fakturę oczywiście wystawia pełną, na samochód wystawia oczywiście pełną fakturę VAT, 23%. No i samochód jest w bardzo bogatej wersji wyposażenia. Spalanie tego samochodu w mieście to jest tylko 7,5 litry, natomiast w trasie do 120 na godzinę to jest tylko 7 liter. No i tutaj sprzedawca podaje nam numer WIN. Więc śmiało możemy sobie sprawdzić, nawet wcześniej, samemu, jeżeli przecież możemy to zrobić. Wchodzimy sobie w Google, wpisujemy historię szkód pojazdu, kopiujemy sobie win, wklejamy, sprawdzamy, czy coś tam mamy. No w tym przypadku coś tam mamy. Co się działo z tym autem? Jaką miał historię? No, pierwsza szkoda. Ogólnie samochód miał cztery szkody, odnotowane po historii. Pierwsza szkoda na świeżym małcie, czerwiec 2018 rok, między 2 a 3000. Jakaś drobnostka, nic, czy, nic jakiegoś specjalnego. Marzec 2019 między 1000 a 2000. Drobnostka. Była to szyba przód. Zdarza się, kamyczek, jakieś obicie. Szyba nam pęknie, trzeba wymienić. Listopad 2021, no, niestety przytrafiła się jakaś przygoda. Mamy uszkodzony przód, mamy uszkodzony prawy przód. I tutaj wyceniona między 11 a 12 tysięcy. Szkoda, więc coś już poważniejszego. I w kwietniu 2022 roku, mm, znowu uszkodzenie szyby, szyba przód, wyceniona między 2 a 3 tysiące. Tu łatwo zauważyć, Szyba przód 2-3 tysiące i mieliśmy szybę przód w 19 roku wyceniona między 1000 a 2. Inflacja robi swoje. No niestety, niestety. Szyby też podrożały, wszystko niestety podrożało dość mocno. Ok, no tutaj chyba nasz klient sobie tego nie sprawdził, zlecił to nam, sprawdziliśmy historię szkód. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Oczywiście to się potwierdziło, że ten samochód przodem był e, naprawiany. Ta warstwa lakiernicza, powiem szczerze, nawet mniej więcej wyszła równa, więc te naprawy nie były zrobione źle. Jest to odnotowane, jest ta historia, jest... Fajnie. Natomiast co do samej kontroli zewnętrznej tego pojazdu. Auto mega mocno zaniedbane. Na lakierze bardzo dużo e, takich nalotów, bardzo dużo smoły. No Ktoś może powiedzieć, widać, auto dość sporo kilometrów zrobiło. Co to? Świeże auto, 220 tysięcy przebiegi autostradowe. Nie jeździło, więc z czymś się to wiąże. Sporo, e, jakiś tam rys we wnękach. No zdarza się. Tak jak wspomniałem, ten osad metaliczny na lakierze, smoła. Pasowałoby to auto dać do odświeżenia. Dużo tego na przykład było na zderzakach, na, na tylnym zderzaku, na tylnej klapie, czyli tu, gdzie nam bije spod kół. Na wszystkich felgach odchodzi nam lakier. Rysy na drzwiach przednich prawych, tematy eksploatacyjne, jakieś drobne wgniecenia itd. E, mocno poobijane ranty w lewych drzwiach no, użytkowanie e, maska najprawdopodobniej raczej na pewno e, była wymieniona, jest ona w pierwszym lakierze jakieś nosi oczywiście ślady demontażu na śrubach montażowych e, lakierowany oczywiście był przedni zderzak tego się nie da ukryć, mamy historię przecież jest to wszystko wiadomo szyba czołowa była wymieniona i jest już to zamiennik Opony mamy tylko zimowe, natomiast są one w dobrym stanie, są z 20 roku, więc fajnie na plus. Czyli tak z zewnątrz, no, dramatu można powiedzieć nie ma, no nie? Jest, myślę, że całkiem w porządku. No wiadomo, można by było to doprowadzić naprawdę do ładnego stanu, żeby to się ładnie prezentowało. O no świeże, fajne auto, no nie. Pasowałoby, żeby to też wyglądało. Wszystko jest do zrobienia, żeby sobie to przygotować, odświeżyć, usunąć. Te jakieś mankamenty. Okej, okay, co mamy w środku? No, w środku kurczę, niestety. Auto w ogóle nieprzygotowane. Zmęczone, zniszczone. Taka, można powiedzieć, typowa firmówka. Nie moje, co będę dbał, no nie? Leje i ogień. Nieczyszczone, niedbane, to się zniszczy, tam to się urwie, to się pobrudzi, a co tam, na nie trudno. Nie wiem, troszeczkę tego nie rozumiem, bo powiem szczerze, że w środku się też dużo spędza czasu. Ja bym tak nie mógł, żeby mieć w środku czy na zewnątrz, żeby to auto było tak. Zaniedbane, no takie niechlujne, no nie wiem, no, to jest może kwestia indywidualna, ale nie by to strasznie kuło oczy. C czyli tak jak wspomniałem, we w środku, auto jest mocno zabrudzone. Alcantara na fotelu kierowcy normalnie, jak tu wspomina kolega w raporcie, aż śmierdzi od brudu. No kurż. no jak tak można, jak można wsiadać do takiego samochodu, siedzieć, spędzać w nim tyle godzin. Powiem szczerze, że sam raz, jak oglądam jakieś niektóre auta, to człowieka aż czasem obrzydzenie łapie, bo wszystko się aż lepi. Po prostu... <grych> Masakra. Więc tutaj też ta sama rzecz, wszystko śmierdzi od brudu. Brud jest nawet na podsufitce. Mnóstwo jakiegoś piachu wszędzie. No, no bardzo zaniedbane. Występują oczywiście ee, przetarcia, wytarcia na kierownicy. Jest duże pęknięcie tapicerki na siedzisku fotela kierowcy. Panele przycisków tutaj środkowych noszą ślady eksploatacyjne i uszkodzeń. Natomiast samo wyposażenie jest jak najbardziej sprawne. Tapicerka jest w średnim stanie i na pewno wymaga odświeżenia. Komora silnika, komora bagażnika, naturalne tutaj przykurzenia, nie było tu nic niekombinowane, nie było tu nic zrobione. Nie ma żadnych jakichś śladów wycieków. Bagażnik. E Cały tutaj jest zabudowany tapicerką. Od dołu wygląda na oryginalnym, więc tutaj nie mogliśmy za bardzo ingerować w demontaż tego wszystkiego. Co do jazdy, jazda fajnie. Jazda na próbna, bez zarzutów, autodynamicznie, fajnie przyspiesza, utrzymuje tor jazdy, skrzynia biegów, płynnie zmienia biegi, zarówno w górę jak i w dół. No to fajnie, tutaj po prostu fajnie. jest. To, tutaj wiadomo, auto ma przebieg, ale widać, że technicznie jest w porządku, nie ma żadnych luzów, nie ma żadnych jakichś stuków, podczas gdy jest bardzo zwarte, prowadzi się fajnie, pewnie. Na stacji od spodu, co nam wyszło? Jakieś drobnymi uszkodzeniami osłony pod silnikiem i odsłon pod samym podwoziem. Wygląda naprawdę dobrze, nie ma śladów jakichś napraw blacharskich, nie ma jakichś uszkodzeń poza jakimiś tam dwoma dziurkami w tych osłonach, jakichś niewidocznych tutaj, wiadomo jest dość mocno zabudowany, Natomiast nie ma jakiś takich uszkodzeń ewidentnie, które nam by się rzuciły w oczy pod komputerem diagnostycznym. Również tutaj nie ma jakiś zastrzeżeń. Ostatni jakiś serwis kasowania błędów było 30 tysięcy kilometrów temu, więc tutaj widać, że nikt nas nie chce oszukać na świeżo. Nic nie było kasowane, nic nie było usuwane. Co do dokumentacji, no tylko mamy zawieszkę pod maską, książka elektroniczna w serwisie do wglądu, no niestety tak to wygląda w tym przypadku, dlatego warto też prosić sprzedawców, żeby wyciągali tą książkę, jakieś wydruki, zawsze właściciel dostanie, serwisując pojazd zawsze dostanie taką dokumentację, więc warto to czasem sobie zbierać, bo tak na słowo książka jest, jest, was o tego, weźcie sobie, ściągcie, szukajcie. No nie, nie. Jako właściciel zawsze dostanie, a tutaj my musimy się udawać się z właścicielem albo klient, który nabyje też nie zawsze chętnie serwis udostępnia, tak można powiedzieć, obcej osobie całą tą dokumentację. Yy, oczywiście sprzedawca tutaj poinformował yy, nas o lakierze, o lakierowaniu maski, o lakierowaniu zderzaka, nie ukrywał tego. Auto wygląda, powiem szczerze, no, te ślady wyglądają adekwatnie do tego przebiegu, który ma pojazd, na równo, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tylko kurczę, co do pełnego polecenia, powiem szczerze, to takie mieszane uczucia. Tak, kurczę, technicznie auto jest sprawne, ale zarówno w środku, jak i z zewnątrz jest bardzo, bardzo zaniedbane. Żeby doprowadzić, wiadomo, go do stanu, na pewno będzie to kosztowne, trzeba poświęcić dużo czasu, no i sporo pieniędzy. Sami wiecie, że usługi detailingowe no nie są tanie. Sama korekta rakieru, e, zabezpieczenie, czyszczenie, pranie i tak dalej, i tak dalej, no to idzie w tysiącach. No co tu, no samemu wiadomo, można podkurzać, można przeczeć. To już wiadomo, kwestie indywidualne. No ale żeby auto naprawdę czy wrócić mu ten blask, no to trzeba troszeczkę nakładu i trzeba dodać osobom, które naprawdę się na tym znają, wiedzą co, z czym i jak podchodzić. Żeby nie narobić sobie tak zwanej biedy, jak to nieraz się mówi, bo amatorskie czasem stosowanie różnego rodzaju środków czyszczących, detergentów może mieć różne skutki. Ogólnie powiem szczerze, tak. Myślę, że cena. Yy... Jest chyba adekwatna do stanu. Wiadomo, tutaj wchodzą tematy leasingowe, wykupu, sesji itd., itd. Na pewno na plus jest to, że ten samochód nie brał udziału w jakiegoś poważnym wypadku. Jezą z polskiego salonu i mamy pełną historię, jak widzicie, do wglądu. Są to plusy. Naprawdę są to plusy. Teraz musimy rozważyć, czy to akceptujemy, doprowadzamy sobie samochód ten do naprawdę stanu używalności i sobie cieszymy się z jazdy, czy odpuszczamy i szukamy coś innego, szukamy sobie dalej. Jakie jest Wasze zdanie? Zgadzacie się ze mną? Tak? Nie. Powiedzcie się bardzo, proszę, co sądzicie o tym egzemplarzu? Może ktoś z Was ma taki egzemplarz, użytkuje? Jak się to auto sprawuje? Jak widzimy, no tutaj jednostka benzynowa nie jest zbyt duża, bo ktoś może powiedzieć, co to 1,6, no nie, ale niecałe 160 koni. Myślę, że sobie jakoś tam radę daje przy tej budzie. Myślę, że ta jazda. Nie sprawa, nie jest też uciążliwa. Bezwypadkowe? Jasne! Wszyscy tak twierdzą, a później kupujemy trumny na kółkach. Dlatego stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Brzmi sensownie, to wejdź na historiaszkód.pl. Kolejnym egzemplarzem, jaki dla Was wybrałem. Będzie to Mercedes. Tym razem Mercedes GL. Wersja 320 CDTi. Samochód z 2007 roku. Jednostka 3.0 diesel generująca moc 225 koni mechanicznych. Samochód jest już zarejestrowany w kraju. Sprzedawca tutaj podaje nam numer VIN. Opisał nam oczywiście całe wyposażenie. No i można powiedzieć, że w opisie podszedł... No uczciwie, na pierwszy rzut oka do, do sprzedaży napisał, że auto jest w ciągłej eksploatacji, technicznie samochód jest w dobrym stanie, jest garażowany, na chwilę obecną ma do wymiany przedni most, ponieważ ten most już huczy, ma luzy, e, że wszystko wymieniał na bieżąco, jest oczywiście auto czyste, zadbane, jest to wersja siedmioosobowa, e, silnik jest suchy, nie ma żadnych wycieków. Pracuje bez zarzutów. Nigdy też nie było palone w środku. Został zrobiony jakiś tam serwis klimatyzacji. No, tam podało jakieś tam wyposażenie, że tam mamy odtwarzacz DVD z tyłu, radio, jakieś zmieniarki i tak dalej. Samochód wyposażony jest w hack. Oraz pakiet overroad. No i co więcej, sprzedawane jest na oponach. Zimowych na 18-calowych perkach. Oczywiście tutaj jest obszerna też lista, co tutaj sprzedawca wymienił. Że wymieniona podpora wału, że wymienione są poduszki, mały akumulator, lewy amortyzator, całe zawieszenie z przodu, alternator, rolki, turbina, łożyska, klocki, uszczelnienie, uszczelniona chłodniczka oleju. Moduł sam, półosie przód, przeguby, tuleje, pompa wody, akumulator zakupiony na świeżo. No jest tego sporo. Pewnie się zapytacie kurczę, jaki ten samochód ma przebieg? A przebieg ma 431 tysięcy kilometrów. No, skończyła się ta magia kiedyś, że wszystkie samochody na portalach ogłoszeniowych miały. Poniżej 200. Magiczna dwójka nie mogła być przekroczona. Jak widzicie, trafiają się samochody z przebiegiem 431 tysięcy, i są na te samochody potencjalni klienci. Czemu? Myślę, że cena. Samochód jest wyceniony na 39 tysięcy, jak na samochód Mercedes, model GL. Myślę, że pewnie ta cena zainteresowała potencjalnego klienta. Czas to się zdecydował. Mamy win. Sprawdzamy sobie win, historia szkód pojazdu, co mamy po win. W 2014 roku w sierpniu samochód miał szkodę między 6 a 7 tysięcy. No okej. W 2019 roku czerwiec 12 a 13 tysięcy. Przód, lewy przód. No. Coś się dzieje. Ten sam rok listopad. Uszkodzenie tyłu między 100 a 1000 zł. Jakaś drobnostka. Odnotowane mamy, i tutaj, jakby nie patrzeć, trzy szkody na tym pojeździe. Dwie, jakieś takie niegroźne. Gorszy temat. Coś tutaj mamy z przodu. Przód dokładnie, lewy przód. Co tam się działo? Czy nasz klient sobie sprawdził to wcześniej? Mógł sobie to sprawdzić. Nie wiem, czy sprawdził, czy po prostu zlecił wszystko nam. Żebyśmy sprawdzili, sprawdziliśmy mu historię, żebyśmy pojechali na miejsce, sprawdzilibyśmy mu ten, ten samochód. Czy faktycznie tak jest? Bo szkody może nie są jakieś wycenione aż tak bardzo. Może jest to zrobione dobrze, zgodnie ze sztuką. Tutaj sprzedawca napisał szczerze, że tylko wymienić przedni most, bo ma poza tym nic. Wszystko zrobione, wszystko wymienione. Auto, można powiedzieć, tip top. No, niestety nie. Niestety, ale nie. No, tutaj bardzo dużo mm, ekspert zrobił zdjęć, bardzo obszerną dokumentację, którą się tu oczywiście podpiera. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że jedyną zaletą tak naprawdę tego samochodu to jest fakt, że nie posiada on naruszonej konstrukcji nośnej, i nic poza tym, chyba. Hmm. Powiem szczerze, tutaj, no, tak, jak wspomniał ekspert, przynajmniej ta konstrukcja nośna i jakichś grubszych napraw, takich tutaj w samą tą konstrukcję nie miały miejsca. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z egzemplarzem mega zmęczonym życiem, z przeciętnym stanem karoserii, no, gdzie tutaj mamy już niestety obecność materiału szpachlowego. No niestety, jak wiemy, no, samochód miał jakieś tam uszkodzenia, odnotowane w mniejszym lub większym stopniu po historii. Oczywiście e, zabrudzenia wnętrza, zużycie tego wnętrza no, 400 ponad tysięcy rządzi się też swoimi prawami. Silnik niestety z sprzętem o wielu, wielu rozległych e, wyciekach. Układ napędowy wymagający pełnego remontu. No tutaj wymiana przedniego mostu, zlikwidowanie wycieków. No spowodowane również tutaj są i powstałe wycieki na skrzyni biegów. No kurczę, miało być auto bez wycieków, bez uszkodzeń. No o co chodzi? Coś tu delikatnie się ktoś minął z prawdą. Układ napędowy sam będzie wymagał na pewno remontu. No, to tak było tutaj wspomniane. Tutaj również mamy problem przeciągania automatycznej skrzyni biegów. No, to jest minus, bo może być to naprawdę kosztowne. Więc co tu dużo mówić? Może się wiązać to z jej remontem, a sami wiecie, że remont automatycznej skrzyni biegów no nie należy do najtańszych remontów. Tutaj jeszcze dodatkowo co tutaj napisał kolega w tym raporcie. W skrajnych przypadkach może okazać się, że żeby zlikwidować te wszystkie wyścieki trzeba będzie dokonać wyjęcia całego silnika i całego układu napędowego, gdyż naprawa pojedynczych źródeł może okazać się i z tym dominem, no i tutaj się z nim zgadzam, gdzie po zrobieniu, usunięciu, złożeniu jakiegoś jak to mówią, jednego elementu, okaże się, że mamy wyciek, mamy uszkodzenie kolejnego i trzeba będzie to uszczelniać. Na chwilę obecną tutaj też nam zawarł taką informację, że no, jest to cieknąty pojazd i ten pojazd na pewno by nie przeszedł badania technicznego. Sami wiecie, pojechacie na stację diagnostyczną, diagnosta wejdzie pod samochód, i zobaczy obszerne i rozległe wycieki, no to na pewno Wam nie podbije badania. No i tutaj też naprawdę w tym przypadku, bo nieraz sprzedawcy, przepraszam, klienci nasz pytają no, po oględzinach, no wie Pan, a jakie to są koszta? Ile to może kosztować? Bo ja sobie to przekalkuluję, może się opłaca, może coś tam utarguję i będzie to wtedy okazyjna cena, ja sobie to zrobię i będę miał auto na tip-top. No naprawdę przy takich uszkodzeniach, przy takich rozległych jak w tym przypadku yy, ciężko jest naprawdę yy, oszacować jakie to mogą być koszta. Na pewno one mogą być rzędu 10, a nawet i 20 tysięcy w jakichś tam skrajnych przypadkach. Yy, co więcej yy, musimy dodać do tego też jakiś tam zakup yy, nowych opon, czy konieczność yy, wymiany lub ewentualnego remontu skrzyni biegów. Jeżeli pogłębi się jej nieprawidłowe działanie. No trzeba mieć to na uwadze. Więc powiem szczerze i zgadzam się tutaj z moim kolegą, że ten egzemplarz jest naprawdę bardzo mocno zmęczony życiem i nie jest on w stanie go polecić ani rekomendować. No wcale się nie dziwię, bo koszty tutaj mogą być przeróżne. Może być to naprawdę mina. Co więcej, w ewidencji, w centralnej ewidencji pojazdów, obecny właściciel jest już czwartym z kolei właścicielem w kraju. Więc też już widać, że koszty po prostu jak zaczynają przerastać, to najlepiej się pozbyć i mieć to z głowy, jak to mówią, pozbyć się strupa. No tak, najłatwiej sprzedać, wcisnąć go komuś. Ja mam z głowy, ja się nie martwię, niech się martwi kto inny, no nie? Tak jest. Chciałoby się mieć fajne auto, kawał gabloty, kawał fury. Bez gwiazdy nie ma jazdy. No a niestety, później się to kończy, tak a nie inaczej. Przyjdzie kontrola, przyjdzie inspekcja, zaczyna się to wszystko nawarstwiać. Koszty w tym przypadku oczywiście nie są małe, a wręcz są duże. Teraz sami widzicie: auto kupujemy za 39 tysięcy, nagle wkładu na start mamy dwie dechy. Zong, no nie. Bo nam mechanik tak po prostu zrobi wycenę, a może jeszcze więcej. I co teraz zrobić? Robić, nie robić, podrapać się po głowie, trochę zakamuflować i gonić świat, no nie? No i tak niestety wygląda nasza szara rzeczywistość. Niestety tak to jest. Ok, zgadzacie się ze mną, z moim kolegą, który tutaj oglądał ten samochód, który stwierdził te wszystkie wady i mankamenty. No, ciekawe, co kierowało naszego klienta, decydując się na taki pojazd z takim przebiegiem, na co on też liczył. Ja myślę, że pewnie czytając treść ogłoszenia, myślał, że faktycznie auto jest mocno doinwestowane. Wszystko, co trzeba było zrobić, bo przy tym przebiegu, wiadomo, wszystko się zużywa, to zostało zrobione, wymienione. I myślę, że łudził się, że po prostu jedyny koszt jedyna poniesiona przez niego naprawa to będzie po prostu ta, ta wymiana przedniego mostu, których uczy i maluzy. No bo o tym wspomniał sprzedawca. Fajnie. Przynajmniej szczerze. No ale do całej reszty, gdzie tutaj wspomniał, że e, silnik suchy, bez wycieków i pracuje bez zarzutów. Ne, ne, ne. Nieładnie. Ok. Jeżeli się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Jeżeli ta seria Wam pasuje, omówienie takich reportów, to się cieszę. Jeżeli coś jest nie tak, powiedzcie, co jest nie tak, co mam poprawić, co mam zmienić. Wszystkie komentarze na pewno przeczytam i zapraszam Was na kolejny odcinek z tej serii. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.